Serwus, z tej strony Skype, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Slamcrafta, a z tego innego. I w dzisiejszym odcinku chciałem ulepszyć troszeczkę mój magazyn i ogłosić wyniki konkursu i zapowiedzieć jeszcze kolejny konkurs. No, dobra, zacznijmy. Wyniki konkursu będą pod koniec filmiku. Albo gdzieś w środku, albo na początku. Zobaczcie sami. Nie no, dobra, powiem wyniki konkursu. Jako, że miałem trzy osoby, dałem ankietę, na szczęście niestety smutek, 0%, nikt nie zagłosował na nią, ale dobra, nieważne. To dlatego ja wybiorę sobie zwycięzcę, ponieważ też był oczywiście X-Merkurzy, który zaproponował wielkie wiadro z wodą. Był wiatr Kazy, który zaproponował, co było, wielkie jajo smoka, które będzie w kolejnym odcinku. I był Julian Kozłowski, który zaproponował świątynię bogów i ołtarz. No i właśnie ta osoba wygrała. Tak, Julian Kozłowski wygrywa. Wygrywa konkurs i ogólnie ten nazwę jego, ten niku na właśnie jajko smoka, tak? I jeśli chciałby, nie wiem, jakiś inny nick może, nie? To nie napisz w komentarzu. Ten Julian Kozłowski, napisz w komentarzu, czy chciałbyś na jajku jakiś inny nick. Czy Julian Kozłowski, nie wiem. Napisz co chcesz. Jakikolwiek nick. Tylko, wiesz, nie jakiś brzydki, bo wtedy to ja nie daję. Ale dobra, co dokładnie w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku dokładnie chciałbym zrobić w ogóle chciałbym zrobić sobie zniszczyć te brzydkie płytki, ponieważ mi też do środka nie podoba, że one tak głupio lewitują, więc muszę jeszcze jakiś parkour master robić. To chciałem zrobić takie fajne. Jakby to było zrobić. Gdzie to jest płytka? Tu. O, jeden tu przesunąć, tutaj były płytki. Płytka jest tu, czyli tu. Pik, o! Pik. To są dwa od skrętki. Dwa od tego, czy o jeden? Jeden. Pik, pik. 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 Dobrze. Chyba tak. Ej. Patrzę sobie mięsko z kurczaka, ponieważ wybiłem wszystkie moje kurczaki i dałem tam świnki. W ogóle fajnie sobie będę to pakować, że patrzcie, to jest horn koral, że jak postawisz koral blok, to on może mieć losowy kolor i to jest spoko. Kolor. Korol. Kolor, było dobrze, Boże. XD. Dobra. No to dobra. Jak ja chcę to zrobić? Tak, gdzieś pyk. Ja mam już na wszystko plan. Tylko teraz muszę wejść. Co tak cicho? Nie. Zdawało mi się, że cicho. 3, 4, 5. I patrzę. Pik. Nie. Co ja robię? Chciałbym dać. Nie. Chyba tam tutaj pomiędzy taką lampą. O! To jest dobry pomysł. O! Fajnie to wygląda. W ogóle mam fajny pomysł na lampy. Potem wam go może pokażę. Że patrzcie. Że dajemy właśnie na takim palu taki pal. Na ileż tam, ile chcemy. Dajemy glowstone. Wokół dajemy tabliczki i na górze dajemy trapdoor. I to episko wygląda. Dobra, to nie temat. Że to wszystko zniszczy, ale to potem. Patrzcie. Widzicie, to będą takie przejścia. Pik. Pik, 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 pik.
I jak będę przychodził pomiędzy tym, bo wiesz, to będzie palpać. Pyk. Pyk. I tak. To będzie pyk, pyk. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj są jeden, tego to są dwa. To jest skrzynia. Czyli to jest za daleko. Postawione. Jeden, dwa. To też. To dobrze. Dybra. Dobra, dybra, to to zniszczymy. W ogóle przywitałem się? Już nie pamiętam. Jakby to, to serwus ludzie. Gdzieś tu jest jakiś szkielet, słyszę go. Dybra, dybra, niszczy to. To mi się tak podoba. Ja najbardziej właśnie lubię to czarne, okorowane drewno. To jest naprawdę fajne. Ja nie mogę. Jak to mi wkurza, że oni to ciągle wbijają. Chcesz nie też go walnąłem, a on nic mi nie zrobił. XD. W ogóle pokazywałem wam, ile mam diamentów. Nie szpa. Kopałem sobie taki tulen, takim. Tulen. Tunel, może co ja z tym mam. Tunel taki głęboki, tak ciągle szedłem. No po prostu ciągle biegłem tam i pyk. I patrzcie, znalazłem 53 diamenty z tego. Już mam tyle diamentów w ruda. I jeden widz napisał, że coś mi się. No chyba napisał jako rzecz, że coś mi się zdaje. No że z kreatywa biorę te żelazo czy cokolwiek. Nie, to jest uczciwe. Bo. Jak mam farmę żelaza, to jak masz farmę żelaza z 1.14, to jesteś, kurde, Bogiem, tutaj w ogóle mam hard. No, tyle mam już żelaza, ogólnie, nie wiem, jeden stack i jeden, załóżmy, że jeden stack 32 to jest z farmy taki normalny, a reszta to z farmy żelaza. Widzicie, jak mi dużo to wygenerowało? Polecam, dam kiedyś link w opisie. Ja tylko nie wiem. Ja ogólnie nagrywam już na zapas te odcinki. Znaczy będę nagrywał jeszcze 3 na zapas. I w kolejny poniedziałek pojawi się odcinek właśnie z farmą żelaza, ale ja go nagram w dzisiejszy poniedziałek. Czyli dzisiaj. Wejdźmy tam na górę. Parkour! Dybra. Pik. Pik. Równo? Tak, równo. Wiem, że to będzie troszeczkę zajęte, bo przecież daję sobie tutaj takie fajne łóżko. W ogóle przybył jeden widz, więc pozdro dla nowego widza. Bo mam 22 suby już. Jej. Fajnie. O kurde, zapomniałem, że tutaj tego nie ma. Wiecie co, to ja już zrobię to. Nie. W ogóle wiecie, że patrzcie. Mamy takie co, mamy taki ten. I że jak, że no upyło się rozbijać te glowstone albo z silktaczem, albo z fortuną. Bo z fortuną 3. Zawsze wypadną ci 4, a ze silktaczem wypadnie ci zawsze pełny blok. Ja rozbijam silktaczem, ponieważ mieszkania będą musi kraftować i wyrzucać itemków od razu. Dobra. Kurde. Jezus, czy tak. Dobra, wbijamy sobie tutaj. Czekaj, sobie przetestuję. Pyk. No to będzie tutaj. Pyk. Kurde. Będę musiał mieć. Co? O, udało się.
Tutaj będzie trzeba dawać pełne bloki, żeby to tak fajnie nie wyglądało. Po prostu mam taki plan. Ty, udaje się jakoś. Dobra, sobie podejdźmy tutaj. I to zróbmy to. Jeden, dwa. Pik, 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 pik. Pik, pik. Das pik, pik. I lecimy tam. No i ogólnie będzie się łatwiej w ogóle. Te przedmioty nie będą się zrobić parkour master. Więc będzie fajnie. Pik. A może tutaj dodam te tabliczki jeszcze? O, to by było fajne. No, dodam tabliczki. Za chwilę stworzę. Mam dużo drewna dzięki datapakowi Timber. A tu miałem dwa, proszę bardzo. O, już mogę sobie przyjść. To są dodane dwa. Nie, o jeden. Dobra, wszystko jest dobrze. W sumie mógłbym tutaj jeszcze dać drugą. W sumie dam drugą, ponieważ to by się godziło. Byłaby mniejsza szansa na wywalenie się. This is the good idea. Mięsko. Niam, 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 niam.